Witajcie, witajcie! Zapraszam do rozpakowania kolejnej przesyłki z USA. Co tu będzie? Gruba koperta. Zaraz zobaczycie, co jest w środku. Zapraszam serdecznie. To jak Wam jakiś czas temu mówiłem, gdy pokazywałem koperty i karty pocztowe, które zamówiłem niedawno na eBayu z USA, u góry Wam linkuję ten film. Tak jak Wam tam mówiłem, spodobało mi się zamawianie właśnie różnych walorów z USA, ponieważ na przykład zwróćcie uwagę, jaki jest koszt przesyłki. $1.31. To jest bardzo tanio. Najczęściej ten koszt przesyłki jest podawany na eBayu na 2 dolary. No, jest dużo taniej na przykład, jeśli zamawiać listy, te znaczki, czy to na przykład z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Niemiec. To jest niższy koszt. Dlatego, a dalej jest, dlatego zamawiam z USA troszkę tych walorów. Są nietypowe, niespotykane, dobre ceny mają. Oczywiście niektóre rzeczy są wycenione na bardzo drogo, więc wtedy ich nie biorę. Albo koszt przesyłki jest 3 razy wyższy niż koszt samych znaczków czy tam innych walorów. Co chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, zanim rozpakuję tą kopertę, bo jeszcze jej nie otwierałem. Chciałem Wam powiedzieć, że bardzo fajnie jest, jeśli wysyłacie jakiś list i na kopertę przyklejacie ciekawe znaczki. Zwróćcie uwagę, te znaczki wysyłał prawdopodobnie filatelista, bo nakleił tutaj czwórkę. Jest ona nierozerwana. Czwórkę znaczków, które bardzo mi się spodobały, jak je zobaczyłem. Zwróćcie uwagę, są to znaczki związane z kołem podbiegunowym bodajże. I to jest czwórka nierozerwana, więc jak ja sobie to albo zachowam tą kopertę, albo odkleję, jeszcze nie wiem, nie podjąłem decyzji, to będę miał fajne znaczki, a że zbieram ostatnio, zacząłem odkładać znaczki związane z kołem podbiegunowym, z Arktyką, Antarktydą, no to będzie idealnie pasowało do tego mojego nowego tematu. Zwróćcie uwagę, ponaklejał ładne kolorowe znaczki, które też cieszą oko. Nie nakleja się byle jakich brzydkich znaczków. I tak samo do Was mam pewną wskazówkę. Jeśli wysyłacie list, niekoniecznie do filatelisty, ale do kogoś innego i możecie i musicie nakleić tam znaczek, bo na przykład nie jest to polecony, bo w Polsce na poleconych się już znaczków nie nakleja, aczkolwiek u góry Wam linkuję film, w którym dostałem prezent od jednego z widzów, który na polecony nakleił znaczki i też przyszły. I też ten list przyszedł. Także jak wysyłacie gdzieś list, naklejcie fajne znaczki. Naprawdę można kupić na stronie Poczty Polskiej z wysyłką do domu fajne arkusiki ze znaczkami i wtedy dobieracie znaczki, jakie naklejacie na kopertę. To jest naprawdę miłe. Mi się to bardzo podoba. Ja też tak robię, aczkolwiek bardzo rzadko wysyłam listy, ale ostatnio wysyłałem listy do Rosji i do znajomych i tam też nakleiłem bloki. Bloki, które są aktualnie dostępne na stronie Poczty Polskiej, więc kupiłem po 2 każdego bloka, a one akurat są po 8 zł, a tyle kosztuje wysyłka do Rosji listu zwykłego. No i zamiast naklejać jakieś tam byle jakie wielomilionowe nakłady, znaczki, które mają wielomilionowe nakłady, to nakleiłem blok. I to też przy okazji ten, kto odbiera ten list, ma też walor w postaci bloku, który jest naklejony na kopertę. To tym bardziej zwiększa, że tak powiem, zadowolenie odbiorcy. Także kończąc tą pogadankę, tu jeszcze Wam zauważcie, nie powiedziałem skąd ten list przyszedł. Ten list przyszedł z Carlsbad, Kalifornia. Czego jeszcze Wam nie powiedziałem, coś zauważyłem, tu policzyłem wartość tych znaczków, które tu są. Są one warte $1.30, a tu jak widzicie jest $1.31, więc wysyłający zaoszczędził 1 cent. Czyli na złotówki to jest jakieś niecałe 4 grosze. Dobrze, słuchajcie, rozpakowuję, bo jeszcze nie rozpakowałem, ale zanim rozpakuję, to zwróćcie uwagę, to jest gruba koperta. Też zaraz Wam opowiem, jak on to zapakował i dlaczego zapakował źle. No ale najpierw otworzę i zobaczmy, co jest w środku. Niczego nie zrobiłem oprócz ucięcia tutaj boku.
I teraz zobaczmy, jak to w środku wygląda. Ja już przez kopertę widzę, że niestety jest to włożone. Tu niby jest jakieś usztywnienie, ale już widzicie, że znaczki latają w tej kopercie. To mi się nie podoba, dlatego widzicie, jak to jest. Nie ma usztywnienia, dlatego powiedziałem przed chwilą, że źle zapakował, bo te znaczki zostały po prostu włożone, wrzucone do koperty i tyle ich, i tyle po prostu się postarał nadawca. Niestety to jest minus. Plus jest taki, że nakleił fajne znaczki, a minus jest taki, że nie usztywnił tej koperty. Może dlatego nie usztywnił, żeby ona była lżejsza. O. Żeby ona była, coś tam jeszcze w środku zostało, żeby ona była lżejsza i on mniej zapłacił za przesyłkę. Coś tam mi zostało. Ja wiem, co zostało. O, wyleciało. Dobra. Dlatego plus dla nadawcy, że nakleił fajne znaczki na kopercie, ale minus, że nie usztywnił koperty. Też zwróćcie uwagę, że znaczki nie wszystkie były w folijce. Wysyłka ze Stanów Zjednoczonych to jest daleka wysyłka. W ogóle każda wysyłka znaczków powinna się odbywać, że tak powiem, w chronionej atmosferze, jak ja to mówię. Czyli znaczki powinny być, po pierwsze, koperta powinna być usztywniona, a po drugie, wszystkie znaczki powinny być włożone do folijki jakiejś. Tutaj mamy dzisiaj tak po prostu wrzucone znaczki. Niektóre w kopertkach z jakimś opisem Argentyna, ale większość tak po prostu wrzucona. Znaczki zakupiłem jeszcze w 2021 w grudniu. Szły do mnie jakieś 3 tygodnie. Wysłane tuż po świętach, przyszły pod koniec stycznia. Słuchajcie, no zaraz zobaczymy, co tu jest. Widzę troszkę polskich znaczków. Węgierskie, no taka zrzutka. Tutaj z tego, co ja zauważyłem, to kilka mnie zainteresowało znaczków. O, ten mi zainteresował na przykład. Co tu jest jeszcze? Bo tu jest, widzę, jakiś kartonik jest. O, jakiś kartonik włożył, ale to jest kartonik bardzo miękki. Naprawdę bardzo słabe usztywnienie, powiem Wam. Trochę jest, ale no za słabe. Uważam, jak na moje standardy, gdy ja coś wysyłam, to jednak to jest za słabe. Można wkładać te znaczki w taką tabliczkę, jak to się mówi, która ma paseczki i ona wtedy jest usztywniona, gruba, więc wtedy nie musicie usztywniać. Wtedy wystarczy włożyć tylko w jakąś folijkę, żeby w razie deszczu czy jakiejś tam nieciekawej pogody one nie zawilgotniały podczas przesyłki. Co tu mamy? Brussel. No, trochę takich ciekawych egzemplarzy. One bardziej, chyba mi się wydaje, Liberia. Będą raczej w kopertkach. Takie znaczki nabyłem. Tutaj jakaś pieczątka. Też ciekawe. Jak widzicie, Uganda, Kenia, Kanada. I tu mam jeszcze jedną kopertę. Gift. No, tu jest prezent. Widzicie, dostałem jakiś prezent. Zobaczmy ten prezent. Grzybki. Kto lubi grzybki? Zobaczmy te grzybki. Widzicie, takie grzybki. Ładne grzybki. Fajna szósteczka. Powiem Wam, 78 rok, Szwecja. Ładne są. Tu widzę, był podklejka była. Nie mają kleju, ale ładne są. I też ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że u góry nie ma perforacji, tylko perforacja jest po bokach i przez środek. Nie wiem dlaczego. Bym musiał zobaczyć, jak one były produkowane. Co tu jest jeszcze w tym prezencie? No, niemieckie znaczki z Reichu. Seria, akurat takiej nie mam. I tutaj mamy też dalszy ciąg.
Także taki prezencik dostałem. Zobaczmy, co jest w tej kopercie. Koperta w kopercie. No te kopertki zachowam oczywiście. US, a tu jaki pewnie numer znaczka, czyli mamy znaczek Stanów Zjednoczonych 1451A plus Liberia C413. I tutaj mamy, o, to jest pewnie ten USA, a położyłem na wierzch. To jest pewnie ten USA. Co tu jest? A, zobaczcie, tutaj mam latarnię morską. Fajnie, będzie pasowało. National Parks, Sensational. O, ale troszkę brudny. Chyba do kąpieli on pójdzie, czy to klej taki jest? Resztki kleju. No, trzeba się zastanowić, ale kasowany, więc być może go wykąpię. Jeszcze się zastanowię. A tutaj jest Liberia, lotnicze znaczki. Fajnie, że nie śmierdzą te znaczki, bo czasami się zdarzają różne. O, Liberia. Fajne. Będą pasować do mojego klasera ze znaczkami lotniczymi, znaczy ze znaczkami z pojazdami różnymi. A tu mam zwierzęta. Liberia. Też lotnicza poczta. No, zastanowię się, bo tu widzę, jest i zwierzęta, i samoloty, a to wszystko jedna seria. No, muszę zastanowić się, gdzie to włożyć. Także widzicie, takie coś. Co tu jeszcze mamy? To już widzieliście. No, chińskie. No, ten z żuczkiem jest fajny. Tutaj muszę też to przejrzeć. Francuskie. A, Nicaragua. Sport. Olimpijskie to mój główny, jeden z głównych tematów, który zbieram. No, tutaj Dania, Szwecja. Może coś tu będzie. Słani. Też trzeba będzie przejrzeć. A tutaj mam niby Argentyna. Tak, Argentyna. Z jakimś nadrukiem. Z jakimś nadrukiem. Widzicie. A, servicio. Czyli jakieś usługowe. Ale ładna seria z klejem. Piękna seria, to jest piękna seria, powiem Wam. W świetnym stanie. Dobra, patrzmy dalej tą masówkę. Tu mamy Deutsche Reich. Nie mam takiego znaczka, więc na pewno wyląduję w odpowiednim klaserze z napisem Briefmarken. Tu mam Gibraltar. Też ładny znaczek, lubię tego typu. Tu mamy Chiny, Nowa Zelandia. Tak, nie tak odwróciłem. No też jakiś Deutsche Reich. No tak, tu sport, poczta lotnicza, Polska, znowu Liberia, widzicie? Nie, nie widzicie, teraz widzicie. Trójkąt. No trójkątne znaczki są też interesujące. O, proszę bardzo, jest słania. Jest znaczek słani. Także mówiłem, że mogę trafić słanie i jest szwedzka. Będzie do klasera słani. Tu mamy Czechy, a Morawa, Bohemian Maren, czyli mamy drugą wojnę światową. Tutaj mamy francuski, tu węgierski. Rumunia do kosmosu. To jest kolejny temat, jaki zbieram, ale niestety znaczek zgięty. Widzicie pasek? Jest zgięty. Tu też mam jakieś szwedzkie. Tu nie widać kto, ale to trzeba będzie sprawdzić, kto jest autorem. Także widzicie, takie znaczki do przeszukania.
Mamy sam pociąg, samolot. No, powiem wam, że jest co. No, niestety London County and Westminster Bank Limited. Ale niestety jest uszkodzony. Tu jest uszkodzony. Niestety. Południowa Afryka. Tak, Turcja. No, Turcji generalnie nie zbieram. Tak, tutaj Litwa Środkowa. Widzicie, to też zauważyłem. Zdjęcie było tak nie za bardzo wyraźne, ale jest Litwa Środkowa. Więc też wyląduje w odpowiednim klaserze. Nie mam za dużo Litwy Środkowej. Nie do końca ją tak kompletuję. Ale jak się trafiła, to na pewno zostanie ze mną. I myślałem kiedyś sobie uzupełnić Litwę Środkową, ale stwierdziłem, a może kiedyś przy okazji trafi się w dobrej cenie. I Chiny, no tak, taka troszkę bardziej masówka. Powiem wam. Espania, Koreos. Tak, tutaj mam znaczki. Tutaj jest coś ciekawszego. Grecja chyba. Tak. No, tak już z grubsza patrząc. Choinka brytyjska. No, ten akurat znaczek mam. Powiem wam w tajemnicy. Nikomu nie mówcie. Tutaj są przyklejone trochę te znaczki. No, mówię wam tak trochę byle jak to wysłane. No, ale też z drugiej strony znaczki niewiele warte, więc może i dlatego. Tu nawet zagięty był. Może i dlatego po prostu je tak wrzucił jako masówka. Ja coś tutaj sobie wygrzebię swojego, co mi się spodobało. W odpowiednie klasery różne rzeczy pójdą. Niektóre pójdą do pudełek tematycznych. O, Polska. O, proszę bardzo, ładny znaczek. Nie mam tego. Jeszcze przesunięcie. Lubię przesunięcia. No, sport. Nie mam tego znaczka. To będę miał. No, troszkę Polski mi też wysłał. Ale to dobrze. O, tu mam parkę szwedzką. Też stateczek do mojej tematyki. Także widzicie, tak, taka mieszanka, ale wziąłem ją dlatego, że właśnie trochę tych znaczków mi się spodobało z tej mieszanki. Ile to mnie kosztowało? Niestety nie pamiętam, bo to było już jakiś czas temu, ale w tej chwili wam napiszę, ile to mnie kosztowało. To zobaczycie, że mi się wydaje, że warto było. Od zakupu do otrzymania mi się wydaje, że niecały miesiąc minął, jakieś 3 tygodnie może. I to mniej więcej to jest Litwa. O, tu mam litewski znaczek. I to mniej więcej to jest taki czas właśnie oczekiwania. O proszę, posta czeskosłowacka, Chainbreaker. Ostatnio wam pokazywałem czechosłowackie znaczki. To już wiecie, co to jest Chainbreaker. Tutaj trochę widzę Sowiet, jest Norwegia. Niemcy, Austria. Już finiszujemy. Na finiszu coś tu na... No, ostatni rzut, coś ciekawego. O, tutaj mamy coś na urwanym kawałku. No dobrze, słuchajcie, to tyle. Takie znaczki do mnie przyszły. Napiszcie, czy kupujecie na eBayu, w Stanach zamawiacie, czy nie. A jeśli tak, to co? Pochwalcie się, napiszcie, co to jest, co zamawiacie, co lubicie. A może ja was nakłoniłem, żeby tam coś zamówić. Zobaczcie, no wysyłka jest niedroga, do 2 dolarów. Czas dostarczenia jakieś 3 tygodnie, no ale to można poczekać, przecież to się nie spieszy. Jakieś ciekawe tam przykładowe walory możecie sobie wyhaczyć. Ja wyhaczałem, czy to kartki pocztowe, czy koperty. No, dosyć ciekawe są. Także zachęcam zerkać również na eBay. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie, cześć!